Sanoccy studenci uczą się od najlepszych. W grudniu wybrali się do stolicy Podkarpacia podejrzeć pracę Polskiego Radia Rzeszów. Opiekunem wycieczki był magister Andrzej Sroka, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku, a przy tym wieloletni współpracownik Radia Rzeszów. My, żeby porozumieć się z realizatorem, nie musimy kompletnie wychodzić do niego. Możemy porozumiewać się z realizatorem bez wejścia na antenę. Na miejscu studenci dowiedzieli się, jak wygląda praca realizatora dźwięku. Serwisanta. Pochodzi o rozwiązanie służby, która była bezpośrednią kontynuacją służb komunistycznych. No jeżeli dzisiaj to wszystko, co łączy się z likwidacją tej patologii, bo trzymanie tak długo tego rodzaju organizacji w ramach państwa demokratycznego było patologią. Osoby odpowiedzialnej za łączność radia ze światem. I często się tak zdarza, że gość, z którym chcielibyśmy porozmawiać tutaj na antenie, nie może niestety do nas przyjechać z jakichś tam powodów, bo jest w Warszawie, w Brukseli czy gdzieś tam jeszcze indziej. Czy dziennikarza muzycznego i wykładowcy akademickiego łącznie. Z racji tego na przykład, że we wtorek mam zajęcia z państwem, to nie mam możliwości przychodzenia i robienia programów na żywo, tylko sobie nagrywam tutaj. Andrzej Sroka podzielił się ze studentami swoimi doświadczeniami z pracy w Radiu Rzeszów. Jeżeli rozmawiamy ze słuchaczem, pociągamy sobie ten, prawda? I mamy już telefon. Najodważniejsi sami spróbowali swoich sił przed radiowym mikrofonem. Zostałem zmuszony, żeby coś Państwu przekazać. Czytając fragment serwisu informacyjnego. W czerwcu bieżącego roku do rozgłośni radiowych trafił pierwszy singiel Eweliny. By następnie zobaczyć możliwości obróbki nagranego materiału. O tytułach oraz banał. Kompozycja. Dobra, widzicie, że tutaj Bartek się pomylił. Wyjazd zorganizował Zakład Komunikacji Medialnej wspólnie z naukowym kołem dziennikarskim ZUM, działającym na uczelni. Nie będziemy ludzi straszyć o tej porze.